podejście do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, rozpoczynamy przy kaplicy i pustelni świętej Rozalii w Barwałdzie Górnym. Kaplica powstała na przełomie XVIII i XIX wieku i wiązało się to z panującą tu wówczas epidemią. Pustelnię zamieszkiwali indywidualni pontyfikusi, a ostatnią z nich była Zofia Owsianka, która zmarła w 1978 roku. Kapliczki też są takie już zaniedbane. Wszystko zaniedbane, nikt się nie interesuje, niszczy. Takie stare, dawne obrazy. 200 lat przeszło. Nieopodal kaplicy znajduje się kolumna z posągiem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej oraz herbem Leliwa i inicjałami Adama Gołuchowskiego, właściciela Barwałdu Górnego. Przy ścieżce kolumna z roku 1820 i trudnym do odczytania napisem Jan Zajda Fundator prosi przechodzącego o westchnienie za duszę Marii.
gdy wysyłałem ten 31 lat temu nagrany filmik do internetu, zauważyłem umieszczone tam zdjęcia wyremontowane już kapliczki, których kilka dołączyłem do mojego filmiku, by potwierdzić, iż troski osoby opiekującej się kapliczką zostały zaspokojone.